No walczymy o utrzymanie na pewno. Walczymy o utrzymanie do końca. Kurczę, jest straszny ścisk, także tutaj każda porażka gdzieś spowoduje, że spadniemy na dół tabeli. Wierzę w chłopaków, wierzę w to, że jesteśmy jedną z lepszych drużyn tutaj w tej lidze piłkarsko. W dzisiejszym na pewno zabrakło skuteczności, bo stworzyliśmy kilkanaście sytuacji, jak chyba każdy będzie mógł zobaczyć później w relacji, których nie wykorzystaliśmy. Nie wiem, no, po prostu chwała chłopakom za to, że strzeliliśmy bramkę po raz kolejny w 94 minucie, czyli gramy do końca, czyli mają te siły na to, żeby gonić ten wynik, ale to chyba nie o to chodzi, tak? Gramy po to, żeby wygrywać. Gramy po to, żeby wygrywać, no jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie, tak? Dzisiejszy mecz, nie, no, była wyraźna nasza przewaga, tak? Przeciwnik oddał dwa strzały na bramkę, w tym jeden rzutu wolnego wpadło. My stworzyliśmy sobie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt sytuacji stuprocentowych, nie wykorzystaliśmy jedną w 94. Także no cóż, no ja na pewno nie jestem zadowolony z tego punktu, bo w ogóle jest strata dla nas dwóch. Wiadomo, remisami się nie wygrywa. Nie utrzymuje się tak, no ale no, trzy remisy, wcześniej jedno zwycięstwo z Januszkowicami. Jakie są rokowania na następny mecz? U siebie gramy, tak? Z ciskiem? Następny mecz gramy z ciskiem, no to na pewno będzie mecz o 6 punktów. Czyli trzeba ich pocisnąć. Tak, trzeba ich dobrze pocisnąć. Mówię. Dokładnie, trzeba ich pocisnąć. Nie no, to jest mecz o 6 punktów, tak? Zwycięstwo daje nam taką chwilę luzu, tak? Przed meczem z Większycami. Ale mówię, no tak jak pokazał dzisiejszy mecz, jeśli nie zagramy na 100% swoich umiejętności, swojej ambicji i nie włożymy w to serducha, no może być ciężko, tak. Nie wiem, brakuje na pewno Ziglera, na pewno brakuje Lelickiego, ale bez tych chłopaków i... A czy oni będą w następnym meczu dostępni, czy nie będą? Z tego co wiem, to Andrzej chyba dostał dwa mecze kary, także na pewno w następnym meczu nie będzie. Łukasz ma zwichnięty bark, także tutaj też może być malutki problem. Ale tak jak mówię, my nie możemy się w jakiś sposób uzależniać tak naprawdę od Łukasza czy od Andrzeja. Mamy takich chłopaków, którzy potrafią grać w piłkę, ja im to cały czas tłumaczę. Osobowo tworzymy bardzo fajną grupę i to jest gdzieś tak w miarę fajne. Piłkarsko też ci chłopacy gdzieś tam, wydaje mi się, nie ustępują tutaj żadnej z drużyn tych klasowych. Także nic, tylko walczyć i liczyć na to, że przebudzi się jakiś nowy Ziegler, który gdzieś tam strzeli nam i pociągnie nam tą drużynę do przodu.